28 sierpnia aktywiści klimatyczni z grupy Ostatnie Pokolenie dokonali skandalicznego aktu wandalizmu. Oblewając pomarańczową farbą elewację centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie. Nasza codzienność się kończy, a rząd Tuska z uporem, z uśmiechem na twarzy dąży do wzrostu emisji. To, co nas czeka, to śmierć i cierpienie miliardów. To, co nas czeka, to głód, wojny o zasoby i piekło na ziemi. Kampania obywatelskiego oporu trwa i będzie trwać. Wraz z początkiem września Ostatnie Pokolenie wraca na ulicę. To jest moment, żeby przyjść na spotkanie otwarte i założyć pomarańczową kamizelkę. To nie pierwszy raz, kiedy organizacja Ostatnie Pokolenie uprzykrza życie innym, dokonując aktów wandalizmu. A co wy sądzicie o takiej formie protestu? Dajcie znać w komentarzach.